No siemanko. Słuchajcie, na samym starcie chciałem zaznaczyć, że tytuł tego filmu być może jest troszeczkę na wyrost i mógłby niektóre osoby wprowadzić w błąd, ponieważ najprawdopodobniej to, co wam dzisiaj pokażę, a mianowicie nowy End, najprawdopodobniej nigdy w Minecrafcie się nie pojawi. Co nie zmienia faktu, że modyfikacja, którą wam dzisiaj pokażę, jest naprawdę ogromna i świat Endu zmieni się bardzo mocno. A patrząc na to, jak w poprzedniej aktualizacji zmienił się Nether w naszym Minecrafcie, to co dzisiaj zobaczymy w tym Endzie wcale nie będzie jakieś... Nie będzie wcale jakieś niewyobrażalne, takie, że na pewno coś takiego w Minecrafcie nie może się pojawić. Tak więc ja teraz lecę do Endu, lecę zabić smoka, chwilkę mi to zajmie, ty w tym czasie, mistrzu drogi, możesz zostawić taką łapeczkę w górę i byłoby mi po prostu bardzo miło. Jakbyś taką łapeczkę zostawił? Dobra, trzeba strongholda znaleźć. Pierwsza rzecz jest taka, że obłoki, w sensie niebo w Endzie, no wygląda... Inaczej, jak dla mnie dużo lepiej. No ale dobra, nie o to chodzi, bo jeszcze nie dostaliśmy się tam, gdzie mamy się dostać. Teraz muszę po prostu pokonać smoka i dostaniemy się do miejsca, do którego mieliśmy docelowo trafić. W końcu mamy go z głowy. Elegancko. Dobra, teraz kolejną rzeczą chyba, którą musimy zrobić, będzie dostanie się do tego świata. Nie pamiętam, jak on się nazywa generalnie. Nieważne. Weźmy sobie po prostu perełkę i sobie tam wskoczmy. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. I co tutaj możemy spotkać, co na nas czeka w tym Endzie? Mianowicie będzie to kilka biomów. Naprawdę zróżnicowanych, każdy dość mocno różni się od siebie i pod względem samego wyglądu i nawet otoczenia, które jest wokół nas, tak jak tutaj, że mamy jakby taką... mgłę unoszącą się nad ziemią, taki pył. Do tego wiem, że możemy tutaj spotkać kilka nowych mobów oraz mamy dwa nowe surowce, ale o tym chwilkę później. Nawet z czego widzę, możemy tutaj znaleźć pewne struktury. Pytanie, co to do końca może być? To wygląda jak portal, ale... Nie wiem, co mógłbym z tym zrobić, halo. To jednak chyba nie w ten sposób, ale wygląda to ciekawie dosyć. Gdybyśmy sobie weszli, słuchajcie, na trybie kreatywnym, w blok, w zakładkach, gdzie mamy bloki dodane z tej modyfikacji, to jest tego naprawdę multum. I nie tylko jeżeli chodzi o same bloki, z czego będą zbudowane biomy, tak? Ale z czego widzę, możemy sobie robić nawet z tego skrzynki, tabliczki. To wygląda zresztą jak te, które mogliśmy sobie stworzyć. Przy okazji, jak jesteśmy w tym, w Netherze, nie? Z tych grzybów, no. Też tutaj mamy drzewka, pełno roślin, plus tak jak mówiłem, mamy dwa nowe surowce, w których możemy zrobić zbroję i tak dalej, możemy sobie robić z tego narzędzia, plus trzy jajka spawnujące, ale o tym chwilkę dalej, mam nadzieję, że po prostu uda mi się gdzieś tutaj znaleźć te nowe moby, po prostu latające po tych biomach, no nie? Okej, widzę, że End City normalnie są w stanie nam się tutaj wygenerować, także jest git! Fajnie, że to jakoś nie koliduje, że to nie zostało całkowicie usunięte. No nie mogło być z drugiej strony, no bo skądśmy elytrę wzięli, nie? Ale tak jak mówiłem, jest to modyfikacja, nie żadna, wiecie, oficjalna jakby rzecz, która mogła być dodana do Minecrafta, więc takie błędy mogłyby się ewentualnie pojawić. A jeżeli ja mówię jakieś głupoty i popełniam błędy, to proszę was, możecie poprawić mnie w komentarzu. Dobra, nie chcę mi się w ten sposób latać, po prostu weźmy, tepnijmy się gdzieś dalej. 2000, weźmy sobie setkę, dajmy sobie minus 12 tysięcy. Zobaczymy, gdzie trafię i na co trafię. Okej, chyba ten sam biom, na którym byłem przed chwilą. Chociaż nie, widzę, że to jest... Zaczyna być coś przeplatanego ze sobą i... Na co my trafiliśmy? Okej, tutaj są połączone dwa biomy. I ten wygląda świetnie. Co to jest w ogóle? Aureola Kryształ po prostu, tak się to nazywa, tak? Tak, Aurora Kryształ. Wow, ej, wygląda naprawdę świetnie. Robi fajny efekt, przynajmniej tak jak patrzymy na to, o, na tyle. Wow, 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 a co my tutaj mamy? Co to są za drzewa? To są drzewa, nie? No to musi być drewno. Wow, one świecą? Jaki kozak, tej, wiecie, jakby to wyglądało świetnie, gdybyśmy byli teraz na przykład na Optifine, na shaderkach? A nawet bez shaderów w sumie to fajnie wygląda. Wow. W ogóle strasznie jasno tutaj jest, takie odnoszę wrażenie, nie ma nigdzie ciemności. Pytanie, czy to faktycznie te bloki są w stanie świecić? Tak, to są glow shroomy, więc musi świecić w takim razie. I zdaję sobie sprawę, że mogę źle to pokazywać, potrafię tego po prostu robić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, chcielibyście sami sobie po tym świecie polatać, oczywiście macie link w opisie do modyfikacji, możecie sobie to zainstalować. Jest to na 1.16.3 zainstalowane jako... I nie jest to na Forge'u, tylko na fabryku zainstalowane. Ej, ej! Ja dobrze słyszę, czy mi się wydaje? Czekaj głośniej. Ej, jaki to klimat tworzy fajny, słuchajcie. Nie chodzi mi o te slimy, tylko o dźwięki otoczenia po prostu, no nie? Jakby świerszcze? O co tu nie chodzi? Ej, ale wygląda to naprawdę mega. No i tak jak mówiłem, tutaj spotkaliśmy już te moby, które zostały dodane. A mianowicie, co my tutaj mamy?
Antfish, do tego go nie spotkaliśmy, Ant Slime oraz mamy Dragonfly'a. No to ten Dragonfly gdzieś tam już latał, on też wygląda tak jakby świecił. Mamy Ant Slime'a, te które skaczą tutaj i Antfish. Gdzie taki Antfish może się znajdować? W sensie stoi gdzieś woda? Endzie? Ej, faktycznie jest głupi, nie zauważyłem w ogóle. A, i one są różnych kolorów w ogóle. Nice. Fajnie to wygląda. Ej, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o surowce, które moglibyśmy znaleźć, bo tutaj nie widzę nigdzie żadnych cave'ów. Tutaj coś jest schowane, ale jeny, co to jest? Ale tutaj nie widzę nigdzie, żeby znajdowały się jakieś surowce. Chyba, że to tamto było, to te takie niebieskie kulki. Nie, no to wygląda jak drzewo, to nie może być surowiec, bez jaj. Dziwnie to mega wygląda, w sensie nie ma to żadnej jakiejś takiej konkretnej kopalni, po prostu nic tu nie ma. Są jakieś stworzone, co prawda, struktury, ale one nam nic tutaj nie dają. W sensie nawet dostać się do nich ciężko, by trzeba było gdzieś kopać w losowych miejscach, żeby do nich trafić. No ale skoro nie mogę tego znaleźć, to wam po prostu tutaj to pokażę. Mamy Terminite oraz mamy tutaj Aeternium. Jeżeli chodzi o surowce, z których możemy sobie stworzyć właśnie zbroje. Pytanie, czy te są jakoś specjalnie mocne, bo jak widzę, to aż tak bardzo nie różnią się one. A nie, aeterniowa. Zbroja z aeternium ma ciut więcej obrony niż netherite'owa, czyli byłaby tą najlepszą zbroją w tym momencie faktycznie. A z terminite'u już no niekoniecznie, nie? To coś jak była bardziej diamentowa zbroja. Okej, myślałem, że mogę w to wejść, ale chyba nic z tego. Też słyszę, że to... Słyszę, że ma dźwięki jak portal, ale nie działa to na mnie w żaden sposób. Prawie cię za prostu przelecę się jeszcze tutaj kawałek, polatam sobie po tych światach. Ten biom wygląda naprawdę spoko, wygląda naprawdę świetnie, jakby te drzewa wyglądające jak lampy, które od góry po prostu jakby nachodzą na to drzewo, nie? Że są takie nacieki na tym drewnie, ej, fajnie to wygląda. Plus, co to jest? Dlaczego to drzewo jest takie wielkie? Halo? I dlaczego mam taki mały zasięg widzenia, pole widzenia, bo praktycznie nic nie widzę. Nie wiem, że to przez to, że jestem na tym biomie, ale wow. Czy coś tutaj w tym może się znajdować? To po prostu jest... Samo drzewko w sumie, nie na samo drzewo. Co miałoby się znajdować w drzewie w sumie z drugiej strony, nie? Kurde, odlecę gdzieś dalej, bo totalnie nic nie widzę. Mam... O właśnie. Jak przejdę na ten taki zwykły biom, już troszkę więcej widać, bo na tym niebieskim niestety nasze pole widzenia jest ograniczone, jak widzicie teraz i... Ciężko byłoby mi znaleźć coś innego. Nie no, fajnie to wygląda. Powiem wam, że fajny efekt to daje. Pytanie, jak mógłby wyglądać też nowe N, nie? Co mogłoby być zmienione w tym świecie? Możecie pisać swoje pomysły jakieś tam w komentarzu, jeżeli macie jakieś. Nie wiem co jest, dzisiaj mam taki problem z wysłowieniem się po prostu, z pokazaniem tego wam, masakra. Dlatego może z racji tego, że ja robię to totalnie nieudolnie, łapcie ten link w komentarzu, zainstalujcie to sobie i możecie sobie tutaj polatać i całość pozwiedzać. Po co ktoś tutaj młotki dodał? Średnio ogarniam, tak nie bardzo chyba miałoby jakikolwiek sens tutaj, ale nieważne, załóżmy sobie tą zbroję, sprawdźmy jak wyglądamy i chyba na tym, moi drodzy, sobie zakończyłem miecz, wywaliłem miecz. Na tym chyba sobie zakończymy ten odcineczek, tak więc mam nadzieję, że choć troszkę odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawiacie łapeczki w górę, możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, mam nadzieję także, że po prostu trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem, siemanko, cześć, pa pa.